Arabia Saudyjska rusza z ofensywą transferową, no i co by nie mówić, zaczęli wybitnie, bo od rozkupienia Chelsea. Wszystko za sprawą tego, że cztery najważniejsze kluby w Arabii Saudyjskiej przejął państwowy fundusz, no i nie oszczędzają oni pieniążków na transfery. W Al-Ittihad po sprowadzeniu Benzemy nie zatrzymują się i kolejnym zawodnikiem, który zasili ich barwy, no został N'Golo Kanté. Francuz zarobi tam około 100 milionów euro, bo za każdy rok grania otrzyma 25 milionów, więc jest to całkiem spora sumka. Żeby Al-Hilal nie było gorsze, no to zbogacili się Rubenem Nevesem z Wolverhampton. Wolves za całą transakcję zainkasowali 55 milionów euro i był to chyba najdroższy transfer w historii klubu. Natomiast Al-Ahli zainteresowało się i w sumie już sprowadza, bo w poniedziałek mają być testy medyczne, bramkarza Chelsea, Eduarda Mendiego. Tutaj jeszcze nie podano kwoty, ale jak tylko coś powiedzą, to pewnie o tym wspomnę. Natomiast Kalidou Koulibaly opuści Chelsea za 25 milionów euro i zasili Al-Hilal, gdzie według Di Marzio będzie zarabiał 30 milionów euro. Hakim Ziyech natomiast wkrótce zasili Al-Nasr, czyli drużynę Cristiano Ronaldo, gdzie będzie zarabiał około 12 albo 13 milionów euro rocznie. Co więcej, mówi się też o tym, że ostatnio w Londynie doszło do spotkania przedstawicieli Antoine'a Griezmanna z przedstawicielami Al-Nasr, więc kto wie, czy Francuz również nie zmieni ligi. Na razie jednak są to tylko plotki. O Arabach tyle, no strasznie tutaj demolują ten rynek, ale w sumie no, mają pieniądze, to kto im zabroni. Natomiast jeszcze jeden zawodnik z Chelsea, który może odejść i jest to Christian Pulisic. Walczą o niego w tej chwili trzy kluby, bo Crystal Palace, AC Milan oraz Olympique Lyon. I to właśnie Olympique Lyon prowadzi w tej grze. Ostatnio Pulisic spotkał się właśnie z przedstawicielami klubu z Lyonu i był nimi oczarowany. Najważniejszą kartą przetargową w całym transferze ma być to, że uratowali już niejedną karierę, bo na przykład Memphisa Depaya czy Lukasa Paquety. No i na koniec tragedia dla Rossoneri. Sandro Tonali opuści Milan i opuści go za około 70 milionów euro, więc naprawdę dużo. La Repubblica podała, że Tonali na samą wieść o transferze podobno zalał się łzami, bo chciał zostać w Milanie i być legendą klubu. Pisali również o tym, że rzekomo Geoffrey Moncada, czyli pan odpowiedzialny za transfery w Milanie, miał zadzwonić do Tonalego i szantażować zawodnika tym, że jeżeli nie zgodzi się na odejście, no to może zapomnieć o podwyżce i grać za jedyne 2,5 miliona euro, gdzie w Newcastle dostanie 10 milionów euro rocznie. Także jest tutaj rozbieżność i całkiem nieładny szantaż ze strony władz klubu. Agent Tonalego całe te plotki o szantażu od razu zdementował, zapewnił również, że jego klient jest spokojny oraz rozumie, że czasem klub dostaje taką ofertę, którą jest no bardzo ciężko odrzucić. A na dzisiaj w tym pociągu transferowym to tyle. Dzieje się sporo, także zapraszam do śledzenia, łapkowania, subowania, komentowania, oglądania shortów i widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia.